Dobry wieczór. Widzimy się ponownie w naszym cyklu Wytrwały wygrywa wysokie wygrane. Dzisiaj jest z nami brązowy medalista Mistrzostw Europy Juniorów, a także złoty medalista i srebrny medalista Mistrzostw Polski, Fryderyk Sobecki. Witam cię, Fryderyku. Dobry wieczór. Zacznę chyba od najbardziej niespodziewanego pytania, jakie można sobie wyobrazić w naszym cyklu. Powiedz mi, jak powstały białe błota? A to ciekawe, to jest nawiązanie do konkursu, w którym brałem udział kiedyś w podstawówce. Brałem udział właśnie w konkursie na historię o powstaniu białych błot. Napisałem tam o królu, który malował obrazy i podczas dostawy farb do jego pałacu wylały się i stąd wzięła się nazwa białe błota. Zaskoczony tym pytaniem? Tak, bardzo. Ale to tak rozluźniająco i wprowadzająco. Wiesz, dlaczego zacząłem tak niewieślarsko? Bo jak się na ciebie patrzy z perspektywy czy zdjęć, które się obserwuje internetu, czy też mediów dzisiaj wszechobecnych, to widzi się młodego człowieka, który raczej roztacza wokół siebie taką aurę artystycznej duszy, powiedziałbym, bardziej humanista niż sportowiec. Czy ty łączysz te dwie swoje natury? To jest bardzo ciężka sprawa, ponieważ zmieniłem szkołę, aktualnie chodzę do pierwszego liceum, na profil humanistyczny i codziennie staram się łączyć szkołę i moje zainteresowania właśnie troszeczkę artystyczne i wybiegające poza to ze sportem. No nie jest to łatwe zadanie. Często zdarza się tak, że muszę omijać lekcje albo dostaję gorsze oceny ze sprawdzianów na rzecz treningów. I żyję takim podwójnym życiem. Moi znajomi szkolni za bardzo nie wiedzą, o co chodzi z wioślarstwem i nie zawsze jest to rozumiane. A co ciebie w ogóle skusiło do tego, żeby zmienić szkołę? To jest tak, że po skończeniu poprzedniej szkoły po prostu postawiłeś sobie tak wysoko poprzeczkę, żeby te dwie kwestie, czyli sportu i nauki, pogodzić? Masz dwie pasje, które chcesz połączyć, rozumiem? Tak, na początku poszedłem do sportowego liceum, ale tam nie do końca dobrze się czułem i zawsze miałem takie marzenie, żeby chodzić do tej jedynki. I po miesiącu uczęszczania stwierdziłem, że czas coś z tym zrobić i rzuciłem sobie wyzwanie, żeby pogodzić sport razem z moimi zainteresowaniami i rozwojem. Tym bardziej można cię nazwać chyba wytrwałym, bo jeśli twoje koleżanki i koledzy mają o połowę mniej w porównaniu do ciebie do pogodzenia, to ty tym bardziej musisz być wytrwały, bo tak jak mówisz, sprawdzian sam się nie poprawi, do niego też się trzeba nauczyć, prawda, żeby go poprawić. No niestety tak jest, często muszę zarywać nocki i cierpi na tym mój sen i ogólna regeneracja, ale póki co daję radę, mam nadzieję, że całą liceum wytrwam. Wioślarstwo jest warte takich poświęceń? Myślę, że jest warte. Przed tą rozmową oglądałem filmiki z naszej czwórki z Mistrzostw Europy i poczułem taką dumę i chęć robienia tego, co robię. Czuję właśnie szczęśliwy się, będąc na Łodzi. No właśnie, ten sezon pokazał, że ciężka praca popłaca, że rzeczywiście, jeśli się jest wytrwałym, to osiąga się sukcesy. Te medale w twoim dorobku to jest takie dolane paliwo do baku i napędzenie silnika dodatkowe? Tak, na pewno. Właśnie zrozumiałem, że przyszły sezon, który będzie zdecydowanie moim najważniejszym, najbardziej wartościowym i już teraz staram się trenować jak najwięcej mogę, jak najbardziej wartościowo jak potrafię, aby dać się wszystko w przyszłym sezonie, ponieważ przyszły sezon będzie moim ostatnim juniora i chciałbym tam znowu pokazać, że potrafię zdobywać medale na arenie międzynarodowej. Mistrzostwa świata juniorów, jeśli się nie mylę, w przyszłym roku, tak? Tak. Jeśli się odbędą, to cel to są Mistrzostwa świata. No właśnie, bo rozmawiałem z Tomkiem, z twoim kolegą klubowym, który też wspólnie z tobą zdobył ten brązowy medal w czwórce na Mistrzostwach Europy Juniorów. Jakie wy sobie stawiacie cele? Jaki plan na ten rok 2021?
Jeśli chodzi o takie cele fizyczne, to na pewno razem chcemy zbić to magiczne 6,20 na ergometrze, co z naszą wagą nie jest takie proste, bo jednak ważymy troszeczkę mniej od naszych kolegów z innych klubów. Oraz chcemy przede wszystkim utrzymać medal na Mistrzostwach Europy, zbudować równie silną czwórkę albo postawić na Peruara i iść po Mistrzostwa Świata i tam pokazać się jak z najlepszej strony. Czyli łączysz swoją przyszłość z wioślarstwem. To nie jest tak, że to jest taki dodatek, taki kwiatek do butonierki, który jest, bo jest, ale jak nie będzie, to się nic nie stanie. Rozumiem, że ty wiążesz swoją przyszłość z wioślarstwem. Najbliższą przyszłość tak, jak najbardziej, ale co będzie dalej, tego jeszcze nie wiem. No Myślę, na że pewno, póki jak jestem. będą sukcesy, to będzie wtedy To łatwiej prawda. wiązać dalszą przyszłość. To prawda. Póki jestem w stanie pogodzić naukę z wioślarstwem, to na pewno będę dalej jeszcze szedł. Rodzice na pewno są z ciebie dumni. Tak, chociaż nie zawsze mi to odpowiada, że na treningi poświęcam tyle czasu, ale są dumni. Nie tylko rodzice, przekaż to u siebie w domu, ale też wszyscy kibice, koleżanki, koledzy są dumni, że można w tak fenomenalny sposób godzić treningi i naukę. Jeśli ktoś miałby wątpliwości, jak tego dokonać, to myślę, Fryderyku, że koleżanki i koledzy mogą podpytać na treningu, jak ty to robisz, że tobie się to udaje. Zgoda? Dobrze, dobrze. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Fryderyk Sobecki był kolejnym naszym gościem. Człowiek, który łączy wioślarstwo z zamiłowaniami humanistyczno-artystycznymi. Da się? Da się. Dla chcącego nic trudnego. Pozdrawiam cię, Fryderyku. Do widzenia. Dziękuję bardzo, do widzenia.